tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy z tej stronki. No słuchajcie, to jest troszeczkę taki vlog informacyjny, troszeczkę taki vlog z dupy. Ale postanowiłam parę rzeczy pozmieniać na moim kanale, bo to co się dzieje ostatnio tak podoba mi się średnio. Dlatego postanowiłam właśnie sobie tutaj do was dzisiaj pogadać. Po pierwsze to co możecie zauważyć, mam na obie opaskę, w sensie na głowie. Mam opaskę, słuchajcie, motyw jest taki, że albo mi przewiało ucho, albo mam zapalenie ucha. Także muszę je sobie jakoś tak nagrzewać i nie ukrywam, że mam z tym spory problem, w sensie budzi mnie to w nocy i w ogóle jakoś tak humoru nie mam do nagrywania i do czegokolwiek. Dlatego to tak... Dlatego w sumie ten vloguś. Słuchajcie, dodatkowo mam remont na klatce. Robotnicy pracują od godziny 7 rano, kończą różnie, ale to jest nigdy, że tak powiem, nie wiadomo, że są... Słuchajcie, miałam dzisiaj tak, że próbowałam nagrać GTA, odpaliłam GTA, nagrałam 10 minut i zaczęli sobie wiercić. Chociaż nic nie robili od jakichś 2 godzin, więc no po prostu, wiecie, ręce opadają i się odechciewa wszystkiego, naprawdę. Dlatego postanowiłam, że w tym tygodniu na kanale z gier będą Poki, które już mam nagrane. Mam już nagrane 2 odcinki, myślę, że na trzeci jeszcze się z Wojtkiem zgadam i Poki się pojawią. Natomiast nie będzie w tym tygodniu ani Batmana, ani GTA, ani Maxa. Dlaczego? Dlatego, że jakoś brakuje mi serca ostatnio do tego, a nie chcę czegoś robić na siłę. Wolę sobie ten tydzień odpocząć i zacząć normalnie nagrywać za tydzień lub 2, niż miałabym teraz nagrywać na siłę, wy to będziecie widzieć i myślę, że to będzie coś po prostu niefajnego. Za to myślę, że mogłabym zrobić to tak, że na przykład codziennie będzie się pojawiać Kina Poleca. W sensie oprócz dnia dzisiejszego, w sensie jutro różne filmy, książki, seriale. Mam parę pomysłów, także myślę, że to sobie jakoś zrealizuję. Także chciałabym na razie zrobić to w ten sposób. Słuchajcie, jeżeli chodzi o live'y, to ostatnio z live'ami było różnie. Część live'ów była naprawdę bardzo fajnych. Część live'ów była troszeczkę mniej fajna, bo to oczywiście zależy też od tego, jak czat ogarnia i czasami ten czat nie ogarnia i te live'y się robią takimi momentami na siłę i to jest bardzo niefajne. Natomiast słuchajcie, w niedzielę miałam 2 live'y z Simsów, które wam, zresztą wrzucę wam linki do tych live'ów w opis. Motyw był taki, że odpaliłam sobie muzyczkę w tle i po prostu sobie grałam z wami gadając. I to były takie live'y na chillaucie, bez spiny, bez jakiegoś nieogarniania. Było naprawdę miło, przyjemnie, fajnie się grało, ta muzyczka sobie w tle leciała. Dlatego też nie pojawiam się na YouTubie, tak? Bo ta muzyka w tle była, natomiast można jej obejrzeć na Hitboxie. Dlatego sobie tak teraz pomyślałam, że główne jakieś takie live'y będą po prostu gdzieś tam właśnie z muzyką w tle. Wtedy jest jakaś taka luźniejsza atmosfera, mam wrażenie. I jakoś wszyscy są tacy bardziej wychillowani, także myślę, że to będzie wyglądać w ten sposób. I słuchajcie, tak się w sumie zastanawiałam, czy nie robić... Wiecie, ja mam stronę internetową. Ta strona ostatnio troszeczkę podupadła, bo jakoś nie mam weny na napisanie. Natomiast jeżeli byście chcieli, to mogłyby się tam pojawiać, powiedzmy nawet i może codziennie, posty z informacjami o tym, jakie filmiki były, jakie były live'y, sorry, i z linkiem do live'a, który się odbył, tak? Czyli tam byście dostawali też linki hitboxowe, bo słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że Facebooka nie wszyscy mają, Twittera też nie wszyscy mają, nie wszyscy to śledzą na bieżąco i kogoś może jakiś live ominąć, dlatego napiszcie mi, co myślicie o tym, żeby właśnie taki motyw był, że na stronie się będą pojawiać takie posty tam, powiedzmy, w okolicach godziny 20 w miarę codziennie, na zasadzie dzisiaj na kanale było to, to, to i to, plus wczoraj na przykład, bo jeżeli live, u mnie są zazwyczaj live jednego o 20. Czyli na zasadzie wczoraj był live z tego możecie go sobie obejrzeć tutaj i tutaj. Oczywiście możecie ogólnie wejść na mojego hitboxa, tam chyba się jakoś da wejść. Powiem wam szczerze, nie wiem dokładnie jeszcze jak to na hitboxie działa. Także, że możecie sobie zobaczyć te live, które były, mam nadzieję, że one wam się spodobają. I myślę, że tak to teraz będzie wyglądać. Też na przykład Terraria z Motką, myślę, że też była w taki sam sposób.
Jakoś tak muszę wychillować i siebie, i tak ogólnie, bo się ostatnio zrobiło napięte wszystko. Dodatkowo najprawdopodobniej od 1 października będę mieć szybszy internet, co też będzie plusem i do streamowania, i do wysyłania filmów, także to myślę, że będzie spoko. Przy okazji, jeżeli ktoś z was ma internet w Multimedii 60 i mógłby na speedteście sprawdzić, jaki macie wysył, to chętnie bym się dowiedziała, jakie macie wyniki pod względem uploadu. No, także co, misiaczki? Ja lecę. A wy standardowo komentujcie, subskrybujcie. A, wróć, kina wróć. Słuchajcie, napiszcie mi, co byście myśleli o takim mini konkursie, bo tak sobie kurczę pomyślałam, że kiedyś miałem ogólnie coś takiego, co się nazywało Kino Poleca, i tam oglądałem filmiki, które gdzieś tam się pojawiały na waszych kanałach, jeżeli macie kanały, i polecałem 3 kanały. Pomyślałem sobie, że można było zrobić taki mini konkurs, w którym właśnie nagrodą byłoby polecenia. Przy czym może nie tyle co nagranie filmiku, tylko może na przykład napisanie mi, dlaczego powinnam polecić wasz kanał. Jeszcze zobaczę, jakby to sobie wszystko rozwiązać. Chcę też od was odzew, czy byście coś takiego chcieli, czy byście nie chcieli. Także, że czekam na wasze opinie. I jak mówię, no do weekendu się pojawią tylko poki odnośnie gier. Chyba że nagle coś mnie olśni i będę miała dużą ochotę na nagrywanie, to oczywiście filmiki się pojawią. I co? Misiaczki, to tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kimś, trzymajcie się. Cześć!